Witam serdecznie z Pałacu Mortęgi. Dziś ze mną jest znakomity gość, pan Szymon Hołownia. Jest pan z zawodu dziennikarzem, publicystą, ale moje pytanie jest, że tak powiem, a ile w panu jest procent, że tak powiem, teologii, teologa, bo jest to bliski pana temat. Ja nie jestem zawodowym teologiem, jestem teologiem amatorem, natomiast rzeczywiście jest to temat, który jest mi bliski i próbuję od chyba już 15 książek, bo tyle napisałem, czy coś koło tego, już nawet nie liczę. Nie dlatego, że jestem jakiś tam dumny, tylko po prostu jestem grafomanem, którego nic nie może zatrzymać, po prostu piszę i piszę. Więc muszę też dużo przeczytać do tego, muszę tak naprawdę robić swoje jakieś własne prywatne studia czy poszukiwania. Poza tym często zdarza mi się mówić rekolekcje, zdarza mi się mówić różnego typu konferencje o takim właśnie nachyleniu duchowym bardziej niż publicystycznym, więc jest to jakoś mój świat. No, ja mam to szczęście, że mam w życiu płodozmian, że mam dużo rzeczy, które robię, jak jedną się trochę nudzę albo męczy mnie, to mogę przeskoczyć do następnej. Mam swoją działalność w moich dwóch fundacjach, Cassis i Dobra Fabryka, mam pisanie książek, mam wykłady, mam spotkania autorskie, mam wykłady motywacyjne dla firm, mam talent i różne działalności telewizyjne, więc tego jest sporo i to też fajnie, bo ja szybko się męczę jedną czynnością, więc lubię je często zmieniać. No właśnie, ja nieprzypadkowo pytam się o tą sferę teologii, ponieważ nie ukrywam też, że bynajmniej dla mnie zasłynął pan w programie, już teraz nieimitowanym zresztą, Religia. No powiem szczerze, że no bardzo szkoda, że ten program już nie jest emitowany. Stąd chciałbym właśnie tego typu temat poruszyć. I cofając się w czasie, pan był dwukrotnie w nowicjacie też zakonu dominikanów. No tak jak pan wspomina tutaj, no, jest założycielem kilku fundacji, między innymi Pomoc Maltańska. Była taka fundacja, nie wiem czy jeszcze jest, Dobra Fabryka. No, akurat jest dokładnie odwrotnie, to znaczy ja zakładałem Pomoc Maltańską w Białymstoku, w zasadzie jej oddział, natomiast dawno się już tym nie zajmuję. W tej chwili mam dwie fundacje, Cassis i Dobra Fabryka. Pracujemy w 7 krajach Afryki, w 11 miejscach od 3,5 roku. Obejmujemy je całkowicie, staramy się objąć je opieką finansową, organizacyjną i sprawić, żeby ta robota, dobra robota w miejscach takich jak hospicja, szpitale, domy dziecka, szkoły, mogła się po prostu kręcić, mogła się rozwijać. No właśnie i wszystko to wygląda, że pan niesamowitą pomocą służy ludziom. Moje pytanie brzmi, a może pan minął się z powołaniem? Ja miałem to szczęście, że jak już to też wiele razy powtarzałem, że wszystkie rzeczy, które robiłem w życiu, przydają mi się teraz w tym, co robię teraz, bo i to, że byłem tych parę miesięcy w nowicjacie 20 lat temu, i to, że studiowałem psychologię, i to, że 20 lat byłem dziennikarzem, i to, że kiedyś skończyłem tam jakieś przeszkolenia i jeździłem jako taka pomoc przedszpitalna, tak? Znaczy nie nazwałem tego ratownikiem medycznym, bo to później dopiero weszło. Natomiast zajmowałem się tą pomocą przedszpitalną, uczyłem pierwszej pomocy, musiałem się trochę zorientować w takich podstawach medycyny ratunkowej i innej. To też mi się teraz wszystko przydaje, tak? No bo przydaje mi się to, kiedy prowadzę fundacje zajmujące się potrzebującymi, tam się przydaje psychologia, wymiar duchowy bardzo się przydaje. Bardzo się przydaje to, że wiem, czym się różni USG od EEG i jaką głowicę kupić do tego, żeby to działało. I jak się pobiera krew i jakie są parametry tej krwi, to jakby to, że jestem dziennikarzem, pomaga mi mówić o tym, co robimy w tych wszystkich miejscach, a więc też i przyciągać darczyńców. Moje fundacje opierają się tylko i wyłącznie na małych wpłatach wielu ludzi, więc to jest bardzo ważny czynnik komunikacji. A więc ja nigdy w życiu nie miałem takiego tak silnego wrażenia, że jestem we właściwym miejscu i w tym miejscu, w którym powinienem być, jak mam teraz. To jest dokładnie to, nie widzę w siebie zupełnie niczym innym, jestem tu, gdzie powinienem być. Czyli nie było czegoś takiego, tak jak ja bynajmniej przypuszczałem, że być może był plan inny, coś nie wyszło i po prostu jestem tym, kim jestem. Nie, wie pan, to jest, jeżeli pan pyta o to doświadczenie nowicjatu, bo rozumiem, że ono jest jakoś ciekawe, bo nie każdy był w nowicjacie, tak? I ktoś był 5 lat na studiach i z nich zrezygnował, nigdy go nie, o to nie zapytają, a ja byłem parę miesięcy w nowicjacie i zawsze mnie o to pytają. Natomiast to zupełnie na tym polega. To polega na tym, że
my czasami żartowaliśmy sobie w gronie dominikanów, że istnieje coś takiego jak powołanie krótkoterminowe. Są takie rzeczy, które możesz sprawdzić tylko w boju. Nie sprawdzisz ich teoretycznie, po prostu musisz wejść do rzeki, żeby sprawdzić, czy chcesz nią płynąć. I po to też na przykład w sytuacji, kiedy jest, nie wiem, ktoś chce być księdzem albo siostrą zakonną, albo są śluby czasowe, jest cały etap formacji, prawda? To też jest paradoksalne, że do bycia księdzem się ludzie dużo dłużej szykują niż do, na przykład do małżeństwa, nie mniej ważnego sakramentu. Że tutaj jednak te 7 lat trzeba najczęściej być weryfikowanym, tak? Więc to dobrze, że taki czas jest, że jest taka możliwość. Ja nigdy nie miałem jakichś myśli takich właśnie, bo można wyjść, jak to ładnie mówił dominikanie, do przodu i do tyłu. Więc ja wyszedłem do przodu i jestem z nimi w wielkiej zażyłości i cieszę się też, bo to było bardzo ważne doświadczenie w moim życiu. Bardzo się cieszę, że je miałem. Czyli moja ciekawość już jest, że tak powiem, zaspokojona. Publikacje, książki, no mi osobiście wpadła w ręce, bodajże, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w 2011 roku chyba ona była, a może wcześniej napisana, Ludzie i walizki. Tak, Ludzie na walizkach. Wywiady na bardzo trudne tematy. No, głównym tematem było tam cierpienie z osobami na pograniczu śmierci nawet, z różnymi osobami. Jakie przesłanie miała ta książka? Chcieliśmy, żeby to była po prostu opowieść ludzi, którzy czegoś ważnego w życiu doświadczyli i mogą podzielić się tym doświadczeniem z innymi, bo doświadczenie, które przynosi ze sobą cierpienie, choroba, śmierć kogoś bliskiego, jakieś całkowite przewrócenie się swojego życia do góry nogami. To jest doświadczenie, które nie chcę powiedzieć, że jest powtarzalne, ale wiele rzeczy możemy nauczyć się od tych, którzy już coś takiego na drodze przeszli, coś takiego spotkali. I to był ten cel, to znaczy przede wszystkim, po pierwsze, spotkać się z ludźmi i rozmawiać o tym, nie mówić, że cierpienie to jest temat tabu, że śmierć to jest temat tabu, bo to się kończy tym, że ludzie, którzy zaczynają chorować, natychmiast jakby mieli wyłączony telefon. Ludzie nie dzwonią, bo się boją, bo nie wiedzą, czy nie skrzywdzą, bo nie wiedzą, czy nie zrobią czegoś nie tak, czy nie powiedzą czegoś nie tak. Cierpienie, choroba, jakieś nieszczęście bardzo często natychmiast zaczyna pociągać ze sobą samotność. A pokazanie tego, że to jest normalna sytuacja w życiu człowieka, że jest pod górkę, że jest czasami bardzo ciężko i że można o tym mówić, to jest pierwszy aspekt, który chcieliśmy wyciągnąć. A drugi jest taki, że rzeczywiście wielu z tych ludzi, którzy mówili różne rzeczy, oni mówili tak mądre rzeczy, że można było później zaaplikować do swojego życia. Czy jesteś chory, czy nie jesteś, czy jesteś, masz wszystko poukładane, czy nie poukładane. Olbrzymia mądrość. Myśmy dbali, żeby w tym programie nie było rozdrapywania ran i krwawienia na ekranie, tak to czasami robią tabloidy czy inne, tylko zapraszaliśmy ludzi, którym te rany już się trochę zabliźniły, żeby mogli poopowiadać o tym, czego doświadczyli, a nie tylko budzić jakąś sensację albo budzić jakieś afekty i emocje. Czy pan wierzy w przypadek, w zbieg okoliczności? Bardzo trudne pytanie. Ja wierzę, że jest opatrzność, to znaczy, że jest Bóg, który ma to wszystko w ręku, więc jeżeli przypadek, to przypadek jako coś, co się przytrafia, przypada, pojawia się, ale nic nie dzieje się poza wiedzą i kontrolą Boga, a czasem za jego zgodą, no bo co on może zrobić w sytuacji, kiedy człowiek zaprosił na ten świat śmierć i decyduje na przykład z wolnej woli, że na ktoś chce kogoś zabić. No Bóg może tylko się jakby zgodzić na to, no bo człowiek ma wolną wolę. Jeżeli zabrałby człowiekowi wolną wolę, choćby jednemu, to już by nie było wolnej woli, tylko ludzie by byli kukiełkami. A więc może to przyjąć do wiadomości, że człowiek dokonuje takich wyborów, a później zrobić to, co Bóg robi, czyli obiecać, ale to nie koniec. Tak? Jest jeszcze, za chwilę będzie życie. Niezależnie od tego, jakie zło cię spotka, na końcu drogi ja czekam na ciebie z dobrem. Więc nie wierzę w... Wierzę, że przytrafiają nam się różne zaskakujące rzeczy i niespodziewane, ale nie wierzę w jakąś ciemną siłę, która tym wszystkim rządzi. Myślę, że na końcu jest to zupełnie jasna siła i to jest po prostu Bóg. Wykorzystując tutaj pańską wiedzę dość szeroką, jeżeli chodzi o teologię, chciałbym jeszcze się zapytać pana odnośnie Biblii. Ireneusz z Lyonu, on święcie przekonany jest, że o świętości 4 Ewangelii. Ja czasami rozważając sam, myśląc, zastanawiam się,
czy na przykład w apokryfach nie ma jeszcze jakiejś iskry prawdziwości, iskry Bożej, czy rzeczywiście trafnie zostały wybrane akurat te cztery Ewangelie, a dlaczego nie więcej i czemu akurat te? Ja tu przytoczę może choćby Ewangelię Tomasza. Ona jest bardzo bliska. Ja nie wiem, czy być może to nie był wtedy taki jakby, nie wiem, kolokwialnie powiem, konflikt między gnostykami a chrześcijanami. Nie wiem, co to decydowało. No to zachęcam do, jest na ten temat mnóstwo prac, które bardzo precyzyjnie opisują, jak formował się kanon i jak on się układał, bo on oczywiście układał się z czasem. Bardzo wcześnie te pisma, które uznajemy za kanoniczne, te najważniejsze Ewangelie, były bardzo wcześnie, jakby była zgoda kościołów co do tego, że to one są tym pismem natchnionym. Natomiast ja apokryfy czytam, czytam je z przyjemnością, bo one dostarczają mnóstwa wiedzy o świecie. To nie jest tak, że w apokryfach wszystko jest kłamliwe albo jakieś tam inne. Tam też zdarzają się momenty, które są bardzo, po pierwsze, informacyjne, po drugie bardzo ciekawe, po trzecie bardzo mądre, bardzo jakoś otwierające oczy. Natomiast my patrzymy na Pismo Święte trochę inaczej. To znaczy, to nie jest kopalnia wiedzy historycznej, to nie jest kopalnia, czy podręcznik do biologii, czy podręcznik do, nie wiem, eklezjologii, czy do historii Kościoła, czy do czegoś innego, tylko to jest tekst natkniony, to jest coś dużo więcej. No, w nim mogą być, bo w Biblii są błędy historyczne, w Biblii są błędy chronologiczne, w Biblii są błędy faktograficzne. Natomiast to, jak mówię, to jest zupełnie na innym poziomie pisma, a więc jeżeli wielu moich przodków działających bardzo blisko tych wydarzeń, proszę zobaczyć, że Ewangelie są pisane, kanon formuje się w momencie, w którym żyje drugie, trzecie pokolenie tych po Jezusie ludzi, tak? To tak jak teraz byśmy opisywali, czy próbowali formować kanon dzieł dotyczących II wojny światowej początków XX wieku. Jeszcze to jest świeże wszystko w ludziach, prawda? A więc ja mam do nich większe zaufanie w tej sprawie i do ich zgody, niż do siebie nawet 2000 lat później. Poza tym no, jest to kryterium owoców. To akurat te Ewangelie wypracowują takie rzeczy, jakie wypracowują, a apokryfy wypracowują w ludziach ciekawość, wypracowują w ludziach czasami jakieś gnostyckie pomysły, a czasami jakieś intelektualne wyłącznie wycieczki. Natomiast to, co ożywia ducha, to jest Ewangelie, te, które są kanoniczne. Zgadzasz się, znaczy czujesz je, czy nie czujesz, ale to one robią robotę. Natomiast cała reszta zaspokaja ciekawość. Natomiast mówię, trzeba iść z tym do biblistów. Jest mnóstwo dzieł pokazujących, jak kanon powoli się formował, jakie rzeczy były wkluczane, jakie wykluczane, na jakim etapie. To jest temat na olbrzymią i bardzo długą opowieść. Takie czasami odnoszę wrażenie, że Kościół zbyt bardzo hermetycznie się zamknął, że to, co nowe, już jak gdyby nie było istotne. Ja przytoczę tutaj choćby czy encykliki Jana Pawła II, często mawiał, nie lękajmy się, szukajmy prawdy. Czy ta prawda jest cała już, że tak powiem, no, rozpoznana? Prawda, znaczy cała nauka Kościoła mówi, że objawienie publiczne zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, że to, co my możemy od tej pory zrobić, to wyłącznie odkrywać nowe aspekty tej prawdy, inaczej ją oświetlać, wydobywać z niej jakieś nowe akcenty. Natomiast to, co mieliśmy podane, to już mamy podane, tak? Tam się nic już nowego nie wydarzy. Można tylko, jak mówię, inaczej na to patrzeć, nowym językiem to nazwać, odkryć coś, co tam było, ale myśmy nie wiedzieli, że to tam jest. My nie możemy nic dodać aż do końca świata do tego, co Jezus powiedział, a nic z tego odjąć. Natomiast wie pan, to, co pan sformułował, ta wątpliwość, to przekonanie, ono chyba towarzyszy Kościołowi w zasadzie od prawie 2000 lat. To znaczy, on zawsze był trochę z tyłu. Nigdy nikt nie oskarżał Kościoła, ile ja pamiętam, że jest za bardzo do przodu, no, poza takimi konserwatywnymi środowiskami jakimiś tradycjonalistycznymi. Więc Kościół jest olbrzymią instytucją. Kościół składa się z ponad miliarda ludzi i to nie można tak, że hopsiu po prostu polecieć w każdym kierunku, który nagle świat zaczyna lubić, bo to jest bardzo dużo ludzi, bo to jest odpowiedzialność bardzo olbrzymia, która na ludziach, którzy takie decyzje podejmują, jest. Ja myślę, że jak pan popatrzy na trzech ostatnich papieży, to zobaczy pan, jak dynamiczną rzeczywistością jest Kościół. My mówimy, on się nie zmienia. Proszę zobaczyć, jak różny jest Jan Paweł II od Benedykta XVI i od Franciszka, i oni wszyscy wydarzają się w Kościele w przeciągu kilkunastu lat. To jest rewolucja, to jest po prostu, a nie wiadomo, kto będzie jeszcze następny, To jak żywy jest Kościół, my akurat w naszym pokoleniu nie mamy prawa narzekać na to, że on jest kostyczny, że on jest nieruchawy, że on nie nadąża. Mówię, proszę popatrzeć na tych trzech papieży, a to, że doktryna nie może się zmienić, my nie mamy władzy zmiany tej doktryny. Jezus nas zostawił z taką wiedzą, z jaką nas zostawił. My
na tym polega chrześcijaństwo, nie na akceptacji światopoglądu, tylko na relacji. Ja nawet jeżeli nie rozumiem pewnych rzeczy, to ja mu ufam. Ja mu po prostu jako osobie ufam, że on, że ja mu wierzę, skoro ty tak mówisz, to tak musi być. Tak mamy w życiu często w relacjach, prawda? Że nie żądasz od najbliższej ci osoby, że ci przyniesie wszystkie możliwe argumenty i wszystkie możliwe wydruki, tylko w pewnym momencie mówisz, okej, ufam ci, tak? Nie będę tego sprawdzał, idę w to, choć to jest trudne, ale ufam ci, wierzę ci, bo ci kocham. I wiem, że ty mnie kochasz. I to o tym jest gdzieś historia cała o Kościele, a nie o tym, czy nam się zgadza to z tym, albo to z jeszcze jakąś inną potrzebą, którą zgłosi w tym momencie. Świat. Serdecznie dziękuję. Bogata wiedza i z pewnością nie ulega wątpliwości, że temat rzeka. No cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Z Pałacu Młotęgi.